Brama do rozwoju biznesu na rynkach azjatyckim, afrykańskim i bliskowschodnim wiedzie dziś przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dzięki obecności w Emiratach swój biznes rozwija dziś kilka tysięcy podmiotów z całego świata. Even though that is a small, it's a small country, but it is it covers more than 1 billion people, 1 billion people from all over the world, you know, and it could be the gate for Asia, Africa. It's like a hub. O zaletach obecności w Emiratach mówili goście konferencji Expand Your Business to Emirates, która odbyła się w hotelu Bristol w Warszawie. W tym kraju działają już największe polskie firmy Comarch, Solaris, Inglot, ale Emiraty chłoną przedsiębiorców otwartych na świat. Potencjalnym inwestorom ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wejść na ten rynek pomaga polska spółka MK Business Link. Jesteśmy firmą, która ma za zadanie być łącznikiem, takim mostem pomiędzy naszymi krajami i pomiędzy przedsiębiorcami, którzy działają na terenie naszych krajów. MK Business Link pomaga nawiązać współpracę z jednym z najważniejszych Emiratów, Ras Al Khaimah. W regionie mieszka prawie 500 000 osób i opiera on swój sukces na przemyśle i handlu. Jednocześnie zachęca przyjezdnych do inwestowania w specjalnych parkach przemysłowych i oferuje pełen wachlarz rozwiązań dla przedsiębiorców, w tym ułatwienia podatkowe i wsparcie dla nowych firm. We have a very easy procedure for foreigners and amongst that it is no taxes. This is one a good reason that for the foreign investors to invest in the UAE, there is no taxes there in the UAE. Środowisko biznesowe z jednej strony łatwe, z drugiej strony okazuje się często bardzo trudnym środowiskiem. Środowiskiem, przez które się trzeba mieć niezłe umiejętności przebicia się, aby rzeczywiście zaistnieć na tamtym rynku. Drugi temat, druga sprawa, która jest niezmiernie istotna, to jest sprawa, kwestia relacji. Jest to rynek Emiratów Arabskich. Rynek arabski jest rynkiem, na którym numer jeden powodzenia w biznesie, moim zdaniem, to są relacje. To jest relacje i zdobyte zaufanie na przestrzeni lat współpracy. Polska spółka pomaga firmom z naszego kraju zrozumieć tamtejszy rynek, zaistnieć na nim i osiągnąć tam sukces. Znając rynek i znając uwarunkowania prawne i kulturowe i Polski, i Emiratów Arabskich, mogą czuć się w miarę bezpieczni, na pewno bezpieczni, iż że kontrakty będą zawarte w sposób ich satysfakcjonujący. MK Business Link jest również wyłącznym partnerem rządowej jednostki Ras Al Khaimah Investment Authority. To instytucja, która pozwala postawić pierwsze biznesowe kroki w Emiracie, w tym znaleźć partnera biznesowego i odnaleźć się na tamtejszym rynku. I think our relationship and the cooperation, business cooperation between Poland and the United Arab Emirates is good. However, we would like to make it, of course, better and better, and we are working on it with the government of Poland and the UAE government as well. Zjednoczone Emiraty Arabskie to miejsce ważne na biznesowej mapie świata. Jeżeli więc myślimy o rozwoju naszej firmy, to warto rozważyć wejście na ten rynek.